10 najlepszych starych filmów na Netflixie. Starych? Takich, które mają przynajmniej 10 lat. Najlepszych? To filmy, które już zostały uznane zarówno przez publiczność, jak i krytyków, no ale jednak wciąż ta lista musi pozostać moim subiektywnym rankingiem, ponieważ wymienię tylko 10, a produkcji uznanych, obsypanych nagrodami, dostępnych na Netflixie jest oczywiście dużo więcej. Zestawienie jest również uszczuplone o te produkcje, które wymieniłam już w innych rankingach, na przykład moich ulubionych filmów na Netflixie, a niekoniecznie uznanych powszechnie za top topów, czy pośród filmów o magii albo tych gangsterskich. Pasjonatom kina to wideo jest zupełnie niepotrzebne. Kieruję je raczej do bardzo młodych ludzi, którzy dopiero zaczęli swoją przygodę z kinematografią. Wiecie, że macie dużo do nadrobienia, bo jeszcze zanim się urodziliście, powstało mnóstwo wspaniałych produkcji. Więc ja po prostu podsuwam Wam tę dziesiątkę, która jest łatwo dostępna na Netflixie. Kolejność chronologiczna, zaczynamy! Hitchcock się nie starzeje. To nie jest tak, że oglądasz Psychozę jako relikt minionej epoki w kinie i bo wypada. Ten thriller naprawdę trzyma w napięciu i funduje ciarki na plecach. Jeden ze szlagierów, który z powodu brutalności nie każdy jest w stanie obejrzeć. Amerykański student pokusił się na rzekomo łatwe pieniądze. Wracając z wakacji, postanowił przemycić haszysz do Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku w Stambule kończy się jego dotychczasowe życie. A tureckie więzienie to zupełnie inna rzeczywistość. Brian jest rówieśnikiem Jezusa Chrystusa. Rodzi się w Betlejem i czasami jest z Chrystusem mylony. Twórcami filmu są komicy z brytyjskiej grupy Monty Python. Bluźnierczym humorem tej komedii wielu zaleźli za skórę, ale zapamiętajcie sobie ten wers. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten. Powieść Kinga zekranizowana przez Kubricka. Dozorca o twarzy Jacka Nicholsona podejmuje nową pracę w górskim hotelu na odludziu. A później zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Byłam filmem bardzo rozczarowana. Zdecydowanie bardziej podobała mi się książka. A to także ekranizacja twórczości Stephena Kinga. Pewien bankier zostaje niesłusznie skazany na dożywocie, ale dzięki tęgiej głowie udaje mu się przetrwać w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Piękny dramat, który wzrusza za każdym seansem. Na ekranie m.in. Morgan Freeman. Hit nad hitami, który technicznie już się zestarzał, ale wciąż niesie ze sobą uniwersalną prawdę o świecie i rządzących nim wartościach. Czy nie czujecie się czasami, jakbyśmy rzeczywiście żyli w kontrolowanej przez kogoś wirtualnej przestrzeni? Cała trylogia adaptacji powieści jednego z najpopularniejszych autorów fantasy, Tolkiena, jest dostępna na Netflixie. Jednym kliknięciem możemy przenieść się w magiczny świat hobbitów, czarodziejów i przeróżnych stworzeń, zwizualizowany przepięknymi zdjęciami na planie w Nowej Zelandii. Futurystyczna Anglia w komiksowej konwencji. Reżim totalitarny zgniótł wolność i prawa obywatelskie. Wszechobecnej manipulacji przez nieczułą władzę przeciwstawia się szlachetny bojownik w masce Guya Fawkesa. Rzekomy terrorysta przetrzymuje młodą kobietę, którą odbił z rąk agencji rządowej i na własnej skórze poznaje działanie syndromu sztokholmskiego. Epicka opowieść o historycznej bitwie pod Termopilami z 1480 roku przed naszą erą. Król Leonidas prowadzi na rzeź 300 walecznych Spartan, którzy powinni zostać zmiażdżeni przez potężną perską armię. Kolejny raz komiks na ekranie. Dwoje młodych ludzi poznaje się w czasie wakacji i zakochuje się w sobie bez pamięci. Koniec lata oznacza dla nich koniec płomiennej miłości i wieloletnie cierpienie. Ekranizacja powieści Nicholasa Sparksa jest jednym z najsłynniejszych wyciskaczy łez.
A, i nie ma mechanicznej pomarańczy, bo mi się nie podobała. Okropny film. Ale jest dostępny na Netflixie, wypadałoby zobaczyć. Netflix oferuje mnóstwo starych, uznanych filmów. Ja sporządziłam ranking 50 najlepszych klasyków i możecie zajrzeć do niego na www.movieway.pl. Zapraszam.